uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Otwórzmy Słowo Boże w pierwszym liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian. Rozdział 4 pierwszego listu do Koryntian. Czwarty rozdział od początku. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego właśnie się wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co skryte jest w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się. Bez nas staliście się królami i obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wyście mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie i jesteśmy nadzy i policzkowani, i tułamy się, i trudzimy się pracą własnych rąk. Spotwarzają nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my znosimy.
złorzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak pomieciny u wszystkich aż dotąd. Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was, ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności? Krótki rozdział, 20 wersetów, jednak zawiera kilka ważnych dla nas punktów odniesienia, które są wyjątkowe i pokazujące wyjątkowość chrześcijaństwa na tle wszystkich systemów, czy to filozoficznych, czy etycznych, czy religijnych, jakie świat w sposób naturalny poznał. Bo my mamy wyjątkową sytuację, wyjątkowe położenie, jako ludzie, którzy jesteśmy grzesznikami, zostaliśmy odkupieni przez Boga, który sam poszedł w osobie Syna Bożego na krzyż Golgoty. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział, nabył nas, kupił nas, nie za złoto, nie za srebro, tylko jak mówią Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 28 werset, zbór pański nabyty własną jego krwią. Zbór pański, zbór Boży, zależy, czy mamy gdańskie tłumaczenie, czy warszawskie. Zbór pański nabyty własną krwią Pana. Sam Bóg, nie anioł, nie wyznaczony jakiś zastępca, co byłoby w istocie rzeczy zasadą, którą znamy z polskich przysłów, że szewc ukradł, a cygana powiesili. Nie. Tutaj odpuszczającym jest Bóg i tym, który poszedł na krzyż, jest sam Bóg. A nie byłaby to całkowita obraza dla sprawiedliwości, gdyby Bóg chciał odpuścić na podstawie ofiary, którą złożył ktoś inny niż sam przebaczający. To jest wyjątkowe w skali całego wszechświata. Jedynie w Chrystusie mamy coś takiego, że Pan Jezus Chrystus chciał przebaczyć i Pan Jezus Chrystus sam poszedł na krzyż, a nie wyznaczył kogoś w to miejsce, a ty umrzyj za niego. Nie. Kto nam pójdzie? Oto jestem, poślij mnie. Tak mamy zapisane w Izajasza. Więc jest to pierwszy taki punkt. Po pierwsze, że Bóg zdecydował, że nie zniszczy grzesznika, choć grzesznik w pełni na to zasłużył. Po drugie, gdy już podjął taką decyzję, to że sam wziął na siebie nasze przewiny i sam w nasze miejsce umarł. I stąd mamy pewność, że ta ofiara jest doskonała, ta ofiara jest jedyna w swoim rodzaju, dlatego że ona wystarczy w zupełności za wszystkie grzechy wszystkich ludzi, przeszłe
teraźniejsze i przyszłe. Dlatego ten sam apostoł Paweł mówi z pełną odwagą w 5 rozdziale 2 listu do Koryntian, dlatego 20 werset, dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem, On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. A co było tego podstawą? To, co czytamy w 18 wersecie, że przez Chrystusa pojednał nas i poruczył nam służbę pojednania, a 19 werset, Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Czyli widzimy, że świat nie jest skazany na potępienie z powodu swoich upadków, bo za te Chrystus umarł i Bóg w Chrystusie świat z sobą już pojednał. Teraz wystarczy z tego pojednania skorzystać każdemu ze świata. Nic nie stoi po stronie Bożej jako bariera. Jeśli ktoś znajdzie się w jeziorze ognia i siarki, to będzie to zacięty ochotnik. Tam nie będzie osób przypadkowych, które nie wiedziały. Tam będą tylko osoby, które świadomie podeptały ofiarę Pana Jezusa. I nawet ci, którzy przed potopem zgrzeszyli i przed potopem mieli głoszone w Duchu Chrystusowym Słowo Boże i mogli z tego skorzystać. Jak wiemy, niewielu, to jest 8 dusz, tylko weszło do arki. I ludzie tacy są, że w pełni świadomie nie chcą przyjąć ratunku Bożego. Nie chcą, wolą iść na zagładę. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. Tak mówi apostoł Paweł o sobie i o jego współpracownikach, z których tutaj wymienia Apollosa. I właśnie tak mamy myśleć o Pawle i jego usłudze, którą mamy spisaną w postaci Nowego Testamentu, którą mamy jako Słowo Boże podane bezpośrednio z Bożego serca i Bożego umysłu. I czego się wymaga od szafarzy? Tego się wymaga, żeby każdy okazał się wierny. No mamy człowieka, który ma do pokazania poselstwo, to jego poselstwo będzie nic nie warte, jeśli on do tego poselstwa coś doda od siebie. Czyli 99% byłoby od Boga, a 1% byłby od Pawła, już byłoby to nic nie warte, bo byłoby zmieszane. Wierność byłaby całkowicie zaprzepaszczona. Wierny to znaczy taki, który nic ze swoich myśli do myśli Bożych nie dodaje. I możemy stąd brać przykład i dla nas, że jeżeli staramy się przekazać Ewangelię, jeśli staramy się przekazać myśli Boże, to mamy mówić jak Słowo Boże, nie dodając nic od siebie. Tak mówi między innymi apostoł Piotr, że jeśli ktoś mówi, niech mówi jak wyroki Boże, bez dodatków ludzkich. Lecz co się mnie tyczy, tak mówi apostoł Paweł, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki. To jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, co mamy od Boga, co Bóg chce, żebyśmy w życiu robili i nie zajmowali się tym, co dla nas zaplanowali ludzie. Ludzie mają dla nas różne plany. I jeżeli te ich plany są zgodne z myślami Bożymi, to możemy je jak najbardziej tutaj wykorzystać. Ale jeśli te plany ludzkie są niezgodne ze Słowem Bożym, albo choćby tylko neutralne w stosunku do tego, co Bóg nam przekazał,
to tutaj jest powiedziane, że nie ma znaczenia najmniejszego, czy ludzie będą to oceniać dobrze, czy źle. Jeśli oni nie rozumieją tego, co tutaj mamy zlecone, to oni będą to, rzecz jasna, oceniać nieprawidłowo. Czasami będą nawet oceniać to źle. Abraham uwierzył Bogu i wyszedł z swojego kraju, ze swojej rodziny. Na pewno ludzie oceniali to źle, że teraz co ty tam wymyślasz, Abrahamie? Zostawiasz rodzinę, zostawiasz naszą tutaj ugruntowaną pozycję polityczną, społeczną, wpływy, wychodzisz sobie. Co ty sobie wyobrażasz? I on wyszedł, nie patrząc na to, że rani innych, bo być może nawet kogoś zranił. Być może Sara miała przyjaciółkę, z którą regularnie piła kawę lub inny napój, na ciastko się spotykała i teraz musi wyjść, bo Abraham uznał, że ma wyjść. Bardzo niekomfortowa sytuacja dla ludzi, którzy nie rozumieją planów Bożych w tym, co Bóg zlecił Abrahamowi. I jak Jakub podaje, że uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu, a jednym z takich uczynków, jaki Jakub w liście Jakuba zauważa, to jest złożenie syna w ofierze. Czy ktoś poza Abrahamem z ludzi był w stanie to zrozumieć? Co sobie pomyślała Sara? Co sobie pomyślała inna osoba, która to widziała? Co sobie pomyślał sam Izaak? To przecież było dla wszystkich innych, z wyjątkiem Abrahama, całkowicie niezrozumiałe. I gdyby on teraz się tymi sądami ludzkimi kierował, to by postąpił w niewierze, po ludzku, całkowicie zaprzestając działać według planu Bożego. Nie, są takie kwestie, gdzie tylko jest to, co Bóg powiedział, i wierzący. I wierzący wie dobrze, co wie ze Słowa Bożego i ma się tym kierować, jeśli wie to ze Słowa Bożego. A jeśli wie to z ludzkich źródeł, to to podlega modyfikacji. Czyli na przykład coś robi, bo sąsiad mu poradził i to jest dobra rada. Dobrze. Potem inny poczytał coś innego i uznał to za radę lepszą. Dobrze, zmieniamy zdanie. Potem trochę pomyślał, wziął z tych dwóch rad, wyciągnął jeszcze inny pomysł i realizuje kolejną ludzką myśl. Dobrze. Tam nie było światła Bożego. Jest miejsce na to, żeby te kwestie rozstrzygnąć po ludzku i poddać się pod ludzki osąd i pod ludzkie odpowiedzi. Ale są kwestie, w których Bóg jasno się wyraził, jasno dał światło. To są wszystkie rzeczy opisane w Słowie Bożym i nie zwalnia nas to, że jesteśmy niedbali w czytaniu Biblii i na przykład do danej kwestii nie dotarliśmy jeszcze. To jeżeli to już jest zapisane w Słowie Bożym, a my z lenistwa lub zbyt powolnego dociekania prawd Bożych do tego jeszcze nie doszliśmy, to jest to nasza odpowiedzialność i naszym obowiązkiem jest zawsze sprawdzać przed skorzystaniem z rady ludzkiej, czy dana rzecz przypadkiem nie jest już w Słowie Bożym rozwikłana, czy ona nie jest wyraźnie nam wskazana, co jest. Na przykład miałbym pytanie, czy powinienem kraść? No i załóżmy, że mój stan wiedzy jest biblijny taki, że jeszcze nie doczytałem w Biblii, że nie powinienem kraść. Czy jak będę kradł, to jestem zwolniony z konsekwencji? Rzecz jasna, jest to głupie oczekiwanie. Mam obowiązek sprawdzić w Słowie Bożym, czy na temat kradzieży Bóg zajął stanowisko i zastosować się do tego stanowiska, a nie mówić, a ja jeszcze nie przeczytałem.
w listu do Efezjan, kto kradnie, niech kraść przestanie, więc jestem wolny od tej wskazówki. Nie, ta wskazówka w Słowie Bożym jest i to, że ja z lenistwa jej jeszcze nie znalazłem, wcale mnie nie usprawiedliwia. Bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. A Pan, jak mówi czwarty werset, wie, co umieścił w Słowie Bożym i wie, co jest już mi znane w momencie, gdy mam Słowo Boże jako podstawę mojego życia. Więc jeżeli ja uwierzyłem Słowu Bożemu, jeśli uwierzyłem Bogu, to Pan mnie ocenia na podstawie tego, co między innymi w Słowie Bożym już jest zawarte. Nie mogę sobie wybierać, wyrywać kartki, albo sklejać, albo pomijać. To jest nierozważne. Przeto nie sądźcie przed czasem. I piąty werset jest bardzo, bardzo ciekawy. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan. Czyli aż do przyjścia Pana mamy pewne sprawy ukryte na tyle, że jako ludzie nie jesteśmy w stanie ich ocenić. Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. A wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. To jest bardzo ciekawe, dlatego że mamy wyraźnie powiedziane, że przyjdzie taki czas, kiedy będzie to wszystko wyświetlone, co ukryte jest w ciemności, oraz będzie objawione to, co w sercu sobie myślimy. Czyli będzie to jawne, wyświetlone, ale jeszcze bardziej zaskakująca kwestia jest pod koniec tego wersetu, że wtedy niektórzy otrzymają naganę od Boga? Czy tak jest napisane? No nie. Jest powiedziane, że otrzyma pochwałę od Boga. Ale kto otrzyma pochwałę od Boga? Czy niektórzy otrzymają pochwałę od Boga? Znowu nie. Jest powiedziane, każdy otrzyma pochwałę od Boga. Czy to nie jest niesamowite? To jest właśnie łaska Boża, że wszystkie długi, wszystkie winy wziął na siebie Syn Boży w trzech godzinach ciemności. A wszystkie benefity bierzemy my. Wszystkie pochwały są dla nas, od Boga. I w ogóle tu nie ma dyskusji, że ktoś nie otrzyma pochwały od Boga. Każdy otrzyma pochwałę od Boga. W ogóle nie jest wspomniane o tym, że ktoś będzie skarcony w tym czasie. A przecież będą wyświetlone rzeczy z ciemności. To, co ukryte w ciemności, będzie ujawnione i będą objawione zamysły serc. Czyli można by, gdybyśmy po ludzku to osądzali, to zaraz byśmy się spodziewali, ale tam pełno robactwa wylezie z tych zakamarków ciemnych, i co tam sobie jeden z drugim w sercach myślał, a ja mu wtedy pokażę, wytknę to, tamto, siamto. A tu nie. Każdy otrzyma pochwałę od Boga. I jeśli popatrzymy na objawienie 22 rozdział, 12 werset, Pan Jezus zapowiada, że gdy przyjdzie, czyli to są te same słowa, które mamy właśnie w pierwszym liście do Koryntian, 4 rozdział, 5 werset, bo tu jest odniesienie, że dopóki nie przyjdzie Pan. I Pan Jezus mówi, oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynku. I bardzo ciekawe jest tu słowo użyte. My, nauczeni na gruncie rzymskokatolickich herezji, zabobonów i przesądów, czytamy ten werset często bardzo źle. I czytamy go, a odpłata. Nie, tu nie jest powiedziane odpłata.
Tu nie jest powiedziane zemsta. Tu nie jest powiedziane nic w tym rodzaju. Tu jest bardzo pozytywne słowo zapłata. Zapłata ma to do siebie, że ma przepływ od tego, kto płaci, do tego, kto otrzymuje. Zapłatę można odrzucić. Można z niej nie skorzystać. Ale jeśli się z niej skorzysta, to ona jest zawsze z korzyścią dla tego, kto dostaje zapłatę. Zapłatę dajemy pracownikowi, jeśli zatrudniamy kogoś. To przecież my w dniu, kiedy mu płacimy po miesiącu pracy czy po innym okresie pracy, to my dajemy jemu pieniądze, a nie, że on płaci nam. Tu jest kwestia taka, że Bóg jest bogaty i on z tym bogactwem przyjdzie i z tych bogactw udzieli tym, którzy są tutaj wymienieni. A którzy są wymienieni? Każdy. Każdy. Znowu to samo słowo, które mamy w 4 rozdziale, 5 werset. Każdy otrzyma pochwałę od Boga, każdy otrzyma zapłatę. Zapłata, wynagrodzenie, rzecz bardzo pozytywna. Jeśli mamy napięte finanse, to dzień wypłaty traktujemy bardzo pozytywnie, gdy patrzymy do konta bankowego, patrzymy, o, przelew jest. Mogę te wszystkie dziury, które porobiły się przez cały miesiąc, pozatykać i przez chwilę jestem na plusie. I to będzie tutaj, jeśli chodzi o wieczność, na plusie się będzie. Bo zapłata jest rzeczą pozytywną, pochwała jest rzeczą pozytywną. Otrzymają każde dziecko Boże, które będzie przez Boga wynagrodzone na podstawie tego, co Bóg widzi w sercu takiego człowieka. I nie ma tu w ogóle mowy o karze, bo karę wziął Pan Jezus w momencie ukrzyżowania, w 3 godzinach ciemności na krzyżu Golgoty oraz dając swoje życie za nas. Wszystkie kary, wszystkie pomsty wziął na siebie Chrystus. 2 Koryntian 5 rozdział 10 werset także warto sobie tutaj wziąć pod uwagę, dlatego że mamy tutaj podobne nawiązanie. 5 rozdział 10 werset. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy, znowu słowo każdy się tu pojawia, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. I znowu jest bardzo ciekawe, dlatego że tylko jest dobrodziejstwo inwentarza brane pod uwagę, czyli zapłata. Za uczynki dobre, no to logiczne, tak? Za dobre uczynki zapłata brzmi sensownie, tak nawet po ludzku. Natomiast jak można dostać zapłatę za uczynek swój dokonany w ciele zły? Tu już jest mądrość Boża. Dlatego, że nawet gdy dziecko Boże znajduje się w złym stanie i dokonuje złych rzeczy, czasami dokonuje złych wyborów, to Bóg widzi jego zamiar serca. I widzi zamysły serca, które są ukryte w ciemności dla ludzi. Ale Pan wyświetli, co wtedy było w sercu dziecka Bożego. I mamy tu informację, że jeżeli Bóg znajdzie w tym złym położeniu coś, co psalmista nazywa miłujesz prawdę skrywaną na dnie duszy, to on z tego wywiedzie właśnie to, co tu jest nazwane zapłatą. Nie odpłatą, nie karą. Karę i odpłatę wziął Pan Jezus na krzyżu Golgoty za dziecko Boże. Tutaj będzie pozytywna rzecz. Zapłata. Rzecz dobra. Rzecz przyjemna. Rzecz
wynagradzająca wierzącego. Dlatego, że wszystkie negatywne konsekwencje Pan Jezus wziął na siebie w momencie, gdy umarł na krzyżu, gdy cierpiał oddalenie od Boga w 3 godzinach ciemności. A wszystkie benefity bierze wierzący. Kolejne miejsce to jest Rzymian. Rzymian 4:4. Rzymian 4:4. Mówi tak. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Czyli tutaj widzimy, co to jest zapłata. Oczywiście my najczęściej skupiamy się na tym drugim aspekcie tego wersetu, koncentrując się na łasce. Ale jeśli popatrzymy na tą linię związaną z zapłatą za uczynki, to one są tutaj należnością. I jest to bardzo ciekawa kwestia. Jest to o tyle ciekawa kwestia, że te rzeczy zdaniem Boga się nam po prostu należą. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie negatywne kwestie wziął na siebie Pan Jezus Chrystus. A wszystkie kwestie, które Bóg postrzega jako pozytywne, On w postaci wynagrodzenia wierzącemu da w momencie, gdy przyjdzie. I kolejna rzecz to jest Efezjan 6:8. Efezjan 6:8. Wiedząc, że każdy, znowu słowo każdy, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. Tutaj apostoł Paweł koncentruje się na dobrej rzeczy i mówi, zapłata dla każdego wierzącego za to, co dobrego uczyni. Czyli nic, co jest dobre, nie ujdzie Bożemu oku. I On to wynagrodzi w momencie przyjścia. I mamy to zapewnione w tylu miejscach, że jeśli o tym zapominamy, to jest to po prostu nasza własna szkoda. Bo my mamy odpuszczone wszystkie grzechy na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Każdy, kto uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, ma raz na zawsze przebaczone wszystkie grzechy. Pan Jezus w 3 godzinach ciemności poniósł cały sąd dziecka Bożego na sobie. I nie ma już nic, co mogłoby być nam negatywnego przypisanego. A z kolei Bóg postanowił, że za dobre rzeczy nas jak najbardziej tutaj chce uhonorować. 2 list Jana, jest 8 werset 2 listu Jana, także zawiera taką myśl, że ta zapłata może mieć różnego rodzaju poziom skuteczności. I miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Gdy była konferencja w Katowicach w 1997 roku, to ten fragment był rozważany i tutaj bracia zwrócili uwagę na to, że prawidłowe czytanie tego tekstu to jest nieco inne. To znaczy, powinien on brzmieć w sposób następujący. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyśmy pełną zapłatę otrzymali. Czyli
sens jest z grubsza ten sam, bo zarówno jedna, jak i druga strona jest to strona dzieci Bożych, wierzących. I dla nas z dzisiejszego tematu ważne jest to, że jest coś takiego jak pełna zapłata, albo w domyśle, jeśli wydarzą się zdarzenia zakłócające, ta zapłata może być niepełna. I kwestia jest taka, że tutaj akurat w drugim liście Jana kwestią było przyjmowanie zwodzicieli i przyjmowanie ich fałszywych nauk. I faktycznie, jeżeli my przyjmujemy fałszywe nauki, fałszywych zwodzicieli, fałszywych nauczycieli, to my wtedy tą zapłatę możemy nie otrzymać w pełni, tylko ją sobie zredukować przez to, że część naszej dobrej aktywności zostanie przekierowana na korzyść tychże zwodzicieli. I tutaj jest 7 werset, bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Kto się za daleko zapędza, mówi 9 werset, i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie, bo kto go pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Bardzo istotne jest, że udzielanie takim ludziom życzliwego wsparcia, czy to w postaci właśnie nawet miłego słowa, jest kwestią, która pomniejszyć może pełną zapłatę i uczynić ją mniejszą. Także jest tutaj ważne, że nie chcą uznać, że Jezus przyszedł w ciele. To byli tacy zwodziciele, którzy uważali, że Jezus Chrystus nie urodził się z niewiasty, nie urodził się z dziewicy, tylko że było to albo przyjście takie bardziej efemeryczne, nieuchwytne, duchowe jako wpływ, i takich zwodzicieli mamy również dzisiaj w ruchu New Age. Także były inne warianty tych fałszywych nauk. Natomiast jest powiedziane, że lekarstwem na to jest trzymanie się nauki Chrystusowej, mówi 9 werset. Czyli nie zapędzanie się za daleko, ale trzymanie się nauki Chrystusowej. Bo kto nie trzyma się tej nauki, nie ma Boga. A kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. I teraz, jeśli już wiemy o tym, że każdy otrzyma pochwałę od Boga, to mamy dalej nowe zagadnienie, do którego płynnie z tym drugim listem Jana udało się przejść, bo 6 werset też mówi podobną sprawę. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apolosa. Przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. Żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Mamy Słowo Boże, które jest, jeśli chodzi o materialne potwierdzenie jego autentyczności, jednym z najbardziej udokumentowanych tekstów starożytności. Teksty starożytne, takie jak Iliada, czy też dowodzące istnienia różnych cesarzy, co do których nie ma żadnych dyskusji, to często są jakieś pojedyncze strzępki lub kilka
wzajemnie niezgodnych kopii, na podstawie których się stwierdza, o, ten to był wielkim pisarzem starożytnej Grecji, o, ten to był prawo Pitagorasa albo Euklidesa i tak dalej, i nikt tego w żaden sposób nie pomniejsza, tylko z zachwytu nad ludzkim geniuszem tamtych czasów rozdziawia buzię. Natomiast to są ilości 10, 12, 15 kopii, które są wzajemnie skłócone ze sobą. Natomiast Nowy Testament mamy w 60 tysiącach kopii. 60 tysięcy kopii, które są spójne, jednomyślne, bez jakichkolwiek skłóceń ze sobą. Do tego dochodzą tłumaczenia na inne starożytne języki z tamtych czasów, typu hebrajski, aramejski czy łaciński, czy też na języki słowiańskie, czy też kopie w innych wariantach greckiego, gdzie mamy jeden, to jest grecki koine, ten, który był spisany oryginalnie, ale też był grecki attycki, grecki joński, grecki klasyczny. I też mamy setki, tysiące ludzi, którzy w tamtym czasie nie mieli Facebooka, ale pisali do siebie papierowe, papirusowe listy, w których omawiali fragmenty Pisma Świętego. Są też lekcjonarze z tamtych czasów, czyli omawiające, jak dany fragment Biblii można rozumieć, można powiedzieć, taka wersja dobrego zasiewu z tamtych czasów, gdzie różne fragmenty Nowego Testamentu czy Starego Testamentu były wypisywane i ktoś uzdolniony do tego opisywał. Mniej lub bardziej uzdolniony, ale to już nie o to chodzi. Sam werset był w tym tekście przytoczony i potwierdzony po raz kolejny fragment Nowego Testamentu czy Starego Testamentu, że on tak brzmi. Bo gdybyśmy dzisiaj wszystkie Biblie całego świata z jakiegoś powodu stracili, a zostałaby tylko edycja dobrego zasiewu z tych wszystkich lat, we wszystkich językach, w jakich był wydawany, to na podstawie samego dobrego zasiewu moglibyśmy 90, a być może 100% Biblii odtworzyć z samych cytatów w tych lekcjonarzach. Tak samo w starożytności istniały różne właśnie pisma, różne listy prywatne, gdzie Nowy Testament był cytowany, gdzie jeden wierzący pisał do drugiego wierzącego, a wiersz poruszył mnie Jana 3,16. Oczywiście oni nie nazywali tego 3,16, bo numeracja przyszła później, natomiast cytowali Jana 3,16 i stąd mamy kolejny archeologiczny dowód, że nie tylko to, co w rękopisach, ale to, co w tych korespondencjach, to, co w lekcjonarzach, to, co w komentarzach, czy to ludzi myślących prawowiernie, czy też wręcz nieprawowiernie, ale prawidłowo cytujących Biblię, mamy potwierdzone w wielu miejscach. A ten szósty werset właśnie nas do tego prowadzi, że możemy temu zagwarantowanemu tekstowi Słowa Bożego, który mamy dzisiaj w rękach, jako nasz przekład, który każdy z nas ma w swoim języku, możemy to wziąć jako podstawę. Paweł mówi, odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia. Czyli kieruje to do wierzących, nie kieruje tego do przypadkowych osób, nie kieruje tego do różnego rodzaju zwodzicieli, kieruje to do braci i sióstr w Chrystusie. I co on tu mówi? Abyście na nas się nauczyli. Czyli to nie jest kwestia dana, to jest kwestia, której trzeba się nauczyć. Trzeba o nią zadbać i pielęgnować, aby faktycznie była realizowana. Trzeba dyscyplinować swoje myśli, żeby właśnie tak zrobić. Bo to właśnie słowo nauczyli sobie to zawiera. Co mamy się nauczyć? Nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. Bardzo trudna rzecz, a z drugiej strony bardzo prosta. Dlaczego trudna? Dlatego, że każdy z nas chce siebie samego wywyższyć ponad Boga,
i posadzić na tronie nad wszystkimi gwiazdami bożymi i powiedzieć, nie, to co napisano, to trzeba dodać jeszcze tu moje myśli. To jest pierwotna, taka leżąca u podstaw buntu szatańskiego myśl, którą każdy w nas ma jako korzeń grzechu. I niestety to w nas, w starej naturze, ciągle jest. I dlatego mamy się nauczyć rzeczy całkowicie odmiennej. Mamy nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. Jeśli w Słowie Bożym jest napisane tak, a tak, to jest napisane tak, a tak. Jeśli jest napisane tak, a tak, to mam to przyjąć, że to jest tak, a tak. Nie rozumieć, czyli swój umysł związać tymi nitkami, tymi rzemieniami wychodzącymi ze Słowa Bożego. Nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. Czyli nasz rozum, który w świecie mamy uczony, żeby on biegał, obiegał ziemię dookoła świata, tu mamy wziąć tak jak konia lejcami, przywiązać do tej linii, którą wyznacza Słowo Boże. Nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. A dlaczego to jest ważne? Paweł mówi wyraźnie, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Jeżeli będziemy trzymać się Słowa Bożego, to nie będzie podziałów w chrześcijaństwie. Będzie jeden Kościół, wszyscy wierzący będą wokół Pana Jezusa. A sekty, rozłamy, odszczepieństwa powstały z tego, że rozumie się więcej niż to, co napisano. Tak twierdzi apostoł Paweł i ja mu wierzę. Dokładnie stąd się biorą rozłamy. Jeśli byśmy brali tylko to, co Słowo Boże mówi, to nie byłoby podstaw rozłamów. Tylko wszyscy byliby tak i amen. Tak dokładnie mówi Słowo Boże, tak i amen. Po co ma coś mnie wyróżniać? Bo siódmy werset to mówi. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to czemu się chwalisz, jakobyś nie otrzymał? Właśnie to jest gwarancja jednomyślności. Trzymać się Słowa Bożego, nie rozumieć więcej niż napisano. Nie pędzić za daleko poza naukę Chrystusową. I teraz w dalszym ciągu Paweł zwraca uwagę na bardzo dziwną w świecie religijnym rzecz. Bo my, jak obserwujemy religię tego świata, to ci wszyscy przywódcy religijni są na szczytach, na złotych tronach, pięknie odziani, wspaniale wyposażeni, jeżdżący najnowszymi samolotami, jakiś tam jeden, drugi, trzeci, to są najbogatsi ludzie tego świata. Na religii najlepiej można zarobić. I to widzimy, gdy się dowiadujemy różnych rzeczy. Nieważne, czy to z gruntu chrześcijaństwa, czy mahometanizmu, czy hinduizmu, czy w ramach protestantyzmu, katolicyzmu. Wszędzie ta reguła działa. Czyli jak ktoś jest VIP-em, to jest dziany. I to widzimy wyraźnie. A tutaj Paweł apostoł zwraca uwagę na coś innego, że w oryginalnym, prawdziwym chrześcijaństwie ci najważniejsi zaraz po Chrystusie ludzie, czyli apostołowie, są najpośredniejsi, 9 werset, jakby na śmierć skazani. Co dalej jest? Głupi dla Chrystusa. Co dalej? W pogardzie, 10 werset. Co dalej? Jesteśmy nadzy i policzkowani, tułamy się, cierpimy głód i pragnienie. Co dalej? Trudzimy się pracą własnych rąk, czyli sami na siebie zarabiali. Pamiętamy, apostoł Paweł był wytwórcą namiotów i produkował takie proste rzeczy jak namioty, szyjąc, być może się kłując tą igłą, gdy szył te namioty. To nie były wcale takie narzędzia jak teraz, że mamy jakąś maszynę do szycia, która za nas wiele prac wykona.
tylko to trzeba było i skórę, i jakąś tkaninę, i coś innego, zwyczajnie, wysiłkiem własnych rąk połączyć, pociąć, żeby wyszedł namiot. I trudzimy się, tak, słowo trudzimy się, pracą własnych rąk. Prawdziwy lider chrześcijański to jest ktoś, kto zarabia na własne potrzeby. Tak tutaj widzimy. I dają się obrażać, spotwarzają nas. Dalej, prześladują nas. Złorzeczą nam 13 werset. Dalej, omieciny. Śmiecie tego świata i omieciny aż dotąd. Kto sprząta dom tradycyjnie miotłą, to wie, co to są omieciny. To jest coś, co za chwilę wpakujemy na szufelkę i wyrzucimy do śmietnika. Albo śmiecie tego świata. Tak właśnie w chrześcijaństwie wyglądali najważniejsi ludzie zaraz po Chrystusie. Ale Pan Jezus to obiecał. Powiedział, nie jest uczeń nadmistrza. Jeśli gospodarza nazwali Belzebubem, to tym bardziej jego domowników. Więc wyraźnie widzimy, że apostoł Paweł zwraca tutaj uwagę na to, że ta sytuacja jest całkowicie inna niż nawet w judaizmie, gdzie przywódcy religijni to byli ludzie bardzo zamożni i dobrze sytuowani. Przez religię pociągnęli z religii zyski. I dalej. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu, wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. To jest bardzo ciekawa kwestia. Apostoł Paweł mówi, że przez Ewangelię da się kogoś zrodzić. I Paweł Apostoł to wspomina, że na przykład zrodził kogoś w więzieniu. To jest też nazywany Tymoteusz jego wiernym synem przez zrodzenie. Czyli tu nie chodzi o to naturalne ojcostwo, tylko chodzi o to, że jeśli komuś przekazujemy słowo życia i ten ktoś przez słowo życia przekazane przez nas narodzi się z Boga, to Bóg jest jego ojcem, on jest dzieckiem Bożym, ale także ten 15 werset wskazuje na to, że ten wierzący, który uczestniczył w tym przywileju, staje się ojcem dla tego człowieka. Zrodził przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Jest to inne ojcostwo niż biologiczne, bo jest powiedziane, ojców macie niewielu. Albo zwraca się tutaj, bo zwraca się do liczby mnogiej, czyli że na przykład jeden zrodził 5, drugi 5, trzeci 10 i w sumie cały zbór 40 ludzi ma 6 ojców. Albo, co też nie jest wykluczone, skoro Ewangelię czasami przekazuje 2 lub 3 wierzących, zanim dany człowiek wierzy, to tych 3, którzy brali udział w przywileju przekazania Ewangelii, jest takimi ojcami dla jednego. Czyli to jest trochę inaczej niż w biologii, bo nie można mieć w biologii więcej niż jednego ojca. Na pewno nie u ludzi. I jeżeli tak, to w tym momencie mamy tutaj taki obraz duchowego ojcostwa. I także w innym miejscu apostoł Paweł mówi, że Tesaloniczanie czy inni są jego koroną chwały w dniu przyjścia Pana Jezusa. Właśnie tak jest, że jeśli mamy przywilej głoszenia Słowa Bożego do ludzi, to Bóg zradza tych ludzi przez słowo prawdy, a my jako głoszący Ewangelię także mamy taką wysoką pozycję ojca, matki dla takiej osoby. I proszę was wtedy, bądźcie naśladowcami moimi.
Czyli Paweł apostoł zachęca nas, żebyśmy też głosili Ewangelię i też zradzali ludzi, rodzili ich na nowo poprzez przekazywanie im poselstwa Ewangelii. 17 werset. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Czyli widzimy, to jest potwierdzenie tego, że Tymoteusz też był właśnie zrodzony przez poselstwo apostoła Pawła, choć wiemy, że miał wierzącą matkę i wierzącą babkę. Czyli Słowo Boże było zadomowione od małego, ale tym, który w nim wywołał to nawrócenie, był Bóg na podstawie słów, które być może usłyszał od Apollosa i Pawła, albo od samego Pawła, albo od kilku innych braci poza Pawłem. Paweł generalnie nazywa go tutaj synem w Panu. Czyli jeśli komuś głosisz Ewangelię i ten człowiek się nawróci, to on jest twoim synem w Panu. Jako rodzice mamy szczególną odpowiedzialność za dzieci. Na przykładzie tym można też powiedzieć, gdy widzimy apostoła Pawła i Tymoteusza i tych, których on zrodził przez Ewangelię, 15 werset, że on także, gdy głosił komuś Ewangelię, to czuł się osobiście odpowiedzialny przed Panem za wychowanie tych swoich dzieci. I to jest bardzo ważne, żeby nie zaniedbywać tego, gdy komuś dasz słowo życia, ten człowiek się nawróci i ty staniesz jego ojcem lub matką w Chrystusie, to, że tak jak matka naturalna, ojciec naturalny jest zatroskany o rozwój własnego dziecka, tak ty powinieneś tym dzieckiem w Chrystusie się zajmować. Tak, że powinieneś o niego się modlić, a także powinieneś podsuwać mu różnego rodzaju impulsy, czyli zainteresować się. Ochrzciłeś się? No nie. A ile czasu temu uwierzyłeś? No tyle. No to przecież Słowo Boże mówi, czemu zwlekasz? Daj się ochrzcić. Jesteś ochrzczony, a wspominasz pamiątkę, łamiesz chleb co niedzielę? Nie? A przecież to jest jak srebrne trąby dla Izraela, co jakiś czas przypominające, że masz pamiętać, że jesteś w drodze do nieba. Tak samo łamanie chleba, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy w złym i słabym stanie, jest nam potrzebne. Jako takie trąby, które nas budzą do życia. Im słabszym jesteśmy w stanie duchowym, tym bardziej potrzebujemy uczestnictwa w środowych i niedzielnych zgromadzeniach. I takie dziecko może potrzebować tego, żebyś pod niego podjechał samochodem, jeśli ma kłopot transportowy, albo żebyś mu zorganizował, że ktoś inny go podwiezie, albo w jakiś inny sposób się zainteresował tym, żeby znalazł swoje gniazdko wśród wierzących, nawet jeśli oddzielają was kilometry, to troszczyć się o to. A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was, ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. I to jest bardzo ważna rzecz. Ten wielki apostoł, można by powiedzieć, że kto jak kto, no ale on tak bardzo dobrze znał wolę Pana, że to on nie musiałby mówić, jeśli Pan zechce. A mnie dziwi zawsze, jak jakiś taki brat, który całkowicie jest zależny od Pana we wszystkim i nie ma takiego posłannictwa jak apostoł Paweł, że zapomni dodać, jak Pan zechce. A przecież Jakub mówi, powinniście mówić, jeśli Pan zechce, będziemy żyli, uczynimy to lub owo. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy od Pana zależni. Jeśli Pan zechce, zrobimy to lub owo. Nic z własnej siły, to zresztą było powiedziane wcześniej już w tym wersecie, w tym rozdziale, przepraszam, że nie ma czegoś, czego nie otrzymaliśmy. To jest 7 werset. Co mnie wyróżnia? Co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał?
Więc jeżeli mamy coś zrobić, to tylko wtedy, kiedy Pan zechce. Kiedy Pan zechce, nie kiedy my chcemy. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. I tu jest bardzo ciekawa kwestia. Królestwo Boże. My wszyscy, którzy jesteśmy zależni od Boga i deklarujemy życie według Jego reguł, jesteśmy w Królestwie Bożym. W Królestwie Bożym są nie tylko wierzący, tylko wszyscy, którzy deklarują, że prawo Boże albo prawo nieba, bo wtedy mamy Królestwo Niebios, jest dla nich ważne. I tutaj właśnie jest powiedziane, że ono się zasadza nie na słowie, lecz na mocy. Oczywiście jest powiedziane, że jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I jest możliwe, że są tacy nieszczęśnicy, którzy żyją według praw Bożych, ale nie są narodzeni na nowo, korzystają oczywiście z tych wszystkich benefitów życia według zasad Bożych, bo to są dobre zasady, ale nie są na drodze do nieba tak długo, jak długo nie uwierzą w Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście może się okazać, że ktoś, kto jest poddanym Królestwa Bożego, Królestwa Niebieskiego, zainteresuje się Synem Bożym i uwierzy w Pana Jezusa w późniejszym okresie. Ale czasami jest to tak, jak właśnie mąż żony poganki, znaczy żony wierzącej, poganin mąż, jest uświęcony przez żonę. Bo żona prowadziła zasady Królestwa Bożego w ich rodzinę, ale on sam osobiście nie jest narodzony na nowo, nie jest narodzony na nowo, nie widzi Królestwa Niebieskiego, ale jest pod wpływem uświęcającym, wypływającym z tych reguł i z tego, że żyje właśnie w domu, gdzie żona jest wierząca. Tak samo dzieci są święte, nie dlatego, że jest to możliwe, żeby jakieś dziecko niewierzące było święte bez uwierzenia w Pana Jezusa. One są uświęcone przez wpływ swojej wierzącej matki czy wierzącego ojca. Ale jeśli potem nie uwierzą Panu Jezusowi i odejdą do wieczności jako niewierzące, to niestety czeka je Boże potępienie, sąd Boży i kara piekła wiecznego. Dlatego każdy osobiście musi uwierzyć Panu Jezusowi, aby być zbawiony. Bo tak mówi Słowo Boże, uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Nie ufaj sobie, tylko zaufaj Jezusowi. Nie wierz sobie, tylko wierz Jezusowi. Nie wierz w siebie, tylko wierz w Pana Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne, że każdy fragment i ten czwarty rozdział również pokazuje, że ta zasada jest aktualna także dla wierzących. Żebyśmy nie wierzyli w siebie, tylko wierzyli w Pana Jezusa. Żebyśmy nie wierzyli sobie, tylko żebyśmy wierzyli Jezusowi. Żebyśmy nie ufali sobie, tylko żebyśmy ufali Panu. I niech ta zasada nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, aby była naszym wyznacznikiem. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.
Nic nie znaczą w porównaniu z chwałą.